Fuck, o co chodzi? Czemu nie chcę go zjeść? O kurwa. Okej, siemanko, z tej strony Enzi i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody. Okej, witam was w kolejnym odcinku Wiejskiej Przygody i co dzisiaj będziemy robić? Dzisiejszym naszym zadaniem będzie użycie tego jabłka, które kiedyś tam wypadło mi z drzewa, tam jeszcze w świecie mrówków, które nazywa się OMG, no, don't do it. Tak więc bierzemy to jabłko i zaraz zobaczymy, co się stanie, kiedy będę chciał je zjeść. No ciekawy jestem. I tak a propos, zrobiłem sobie całe EQ z Ultimate'u, bo sporo tego miałem. Tak jak mówiliście zresztą, że miał jakiekolwiek szanse w pokonaniu bossa, czy to King Konga, czy właśnie The Kinga. A po co mi to potrzebne? A po to, że jak ich zabiję, to fajne rzeczy mogą mi wypaść, więc jestem ciekawy, co to będzie. I na pewno na taką bitwę się wybierzemy. Tak więc, ziomeczki. Nie no, to nie będę ja tego jabłka. Musimy wybrać jakieś specjalne miejsce. Powiedzmy, że wyjdziemy gdzieś dalej. Mam nadzieję, że nie wybuchnę. Skoro piszę don't do it, to mogę tutaj się o to martwić, że być może coś mi się stanie. Powiedzmy, że nie chcę tego robić koło swojego domu. Jak już ma coś wybuchnąć, to niech wybuchnie sobie gdzieś z tamtej strony najlepiej. Tak więc staniemy sobie tutaj. O! Najlepiej by było w tym miejscu. No i zjedzmy to jabłko. Czekajcie, wezmę tą pochodnię, wywalę. Slajmy na F5. I spróbujmy je zjeść. Chyba nie jestem głodny. Fuck, o co chodzi? Czemu nie chcę go zjeść? O kurwa. Co się stało? Ej. I skąd tu mi się złoto wzięło, jak a propos? What the fuck? O co chodzi? To jakieś drzewko mi się tu zrobiło? Fuck, czekajcie, wyjdę z tego kawałek. Albo nie, nie tą siekierą, bo ona mi rozwali cały. Co to jest? Ej! Ej, całą wioskę mi to zabije. Fuck! Co to mi zrobiło z domem? No, aż zbugowało mi ma... A nie, wszystko jest w porządku. To jest jedno z tych wielkich drzew, które... Fuck, na wioskę mi nawet wlazło. What the fuck? Ej! To nie miało tak wyglądać, ja myślałem, że to mi po prostu wybuchnie. Wow, mam całą wioskę tutaj za tego. I... O, co to w ogóle jest? Cała moja wioska ma taki dach zrobiony z drzewa. Masakra, co to w ogóle się tutaj stało? Czekajcie, spróbuję wejść tam sobie wyżej na to drzewo. What the fuck? Faktycznie mogłem tego nie robić. Ale fajnie mi się to zrobiło, mam wejście akurat na to drzewo. A to, że mi tam kawałek i pól uprawnych zabrało, to już pół bidy. Wejdę sobie na górę. Fuck. Wejdę sobie na górę, zobaczę, bo tam są te skrzynki w ogóle. Być może sobie... I pozbieram coś, zabiję golema. To w sumie... Ej, skoro to drzewo mi się stworzyło, nie? To może też by mogło mi się stworzyć to takie duże, co tam ten smok latał. To całe z surowców, byłoby zajebiście. Wydaje mi się, że... O! Nie, dobra, ja stąd schodzę. Nie, to mi nie wypada. Aczkolwiek jest to zajebiste miejsce, żeby sobie... Żebym mógł sobie po prostu nawet patrolować całą wioskę. No zobaczcie, jaki mam, ja mam widok tutaj. Na cały mój tutaj obszar zamieszkania mogę sobie mieć wgląd. Wow. Fajna sprawa, nie spodziewałem się tego. Muszę się tego gówna pozbyć. Ej, tego wilkołaka, czekajcie. Knockbackiem go zrzucę stąd. Udało się? O, dobra, elegancko. What the fuck? No okej, poszedłem się jeszcze przespać i wypieprzyło mi Minecrafta. Ja nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Najpierw to drzewo mi wyskoczyło, potem wywaliło mi Minecrafta, ale jest okej. Póki co jeszcze mogę dalej to nagrywać. I ziomeczki, w tamtą stronę już poszliśmy. Fuck, czemu to jest całe czarne? A to oświetlić będę musiał, się zbugowało. Skoro tam już byliśmy i tam było... piekło. Przestraszyłem się. Ich tu jest tak dużo. Z ultimate'owego miecza mogę wszystkich uwalić. Dobra, pójdziemy teraz w tamtą stronę. Jak to wygląda? Pójdziemy w tamtą stronę. Ciekawy jestem, co znajdziemy. Na mapie widzę, że tam są te fajne rejony. W którą stronę idziemy? Tam jest biom śniegowy. To pójdziemy w tamtą stronę. Bo tam jestem normalny biom i wydaje mi się, że będzie taka szansa, że coś fajnego tam się zespawnuje. Jakieś fajne miejsce, które będziemy mogli zwiedzić. A propos, już widzę bardzo fajne drzewa. Tak więc lecimy w tą stronę.
muszę sobie jeszcze załatwić dziewczynę. Wszystkie mi giną. One powinny być bardziej jakoś tutaj wzmocnione. I nie da się w żaden sposób w ogóle ich tutaj ubrać, bo tam jeszcze później, po tym jak pokazywałem, że faktycznie się nie da ubrać dziewczyny, to jeszcze były komentarze, że jednak jakoś tam się da. Próbowałem i nic nie działa, nie da się jej ubrać, ona może mieć tylko swoje te ciuchy, nie lubi nosić zbroi najwyraźniej. W ogóle fajne miejsce, żeby się tutaj wybudować. Jest taki pusty plac. Fuck, ej, myślę, że to pająki skaczą i to jest drzew. A co do ciekawych lokacji, to wydaje mi się, że coś mi się spieprzyło. Wy to widzicie, co to w ogóle jest? What the fuck, po prostu się czanki tutaj jakoś popieprzyły. Czy to tak po prostu się spawnuje teraz? Nie mam pojęcia. Wykopię sobie, to jest prawdopodobnie coś ze spawnu. Tylko. To level daje, to jaki wysoki! Ej, czy nie? Nie, to wybuchło. Fuck, tu się pali, zaraz się wszystko zjara. Wiecie co, mam pomysł, lecimy do domu. Pamiętacie, kiedyś zdobyłem takie jajka. Fuck, no wal mi stąd! Krokod. Nie, on podpali mnie, znaczy się potopi. O, dobra, udało mi się jakoś to przeżyć. Lecę do domu i kiedyś wydropiły mi jakieś takie dziwne jajka, których też podobno nie miałem sobie tutaj respić. Tak więc ja zrobię małe cięcie, polecę do domu, wezmę te jajka, pójdziemy na jakąś otwartą przestrzeń i spróbuję je otworzyć, zobaczymy co z tego ciekawego wyleci. Okej, okay, jestem w domu. I czy ja mam te jajka w ogóle? I co to za jajka były? Tutaj chyba nie ma. Wither Skeleton. Okej, okay, sobie jedno wezmę. Mam też Spawn Bird, Speedbook, tego nie chcę, to są te z tego dziwnego świata. To sobie zespawnuję. Czekajcie, dziś tu miałem jeszcze lepsze jajka. Spawn Binecie. Tutaj na co miłościa. No gdzie są te jajka? Przecież miałem ich pełno. To jest Komodo Dragon, niepotrzebne mi. I... O! Spawn what the fuck! Zobaczymy co to jest. Okej, okay. Polecę gdzieś tam na tą pustą przestrzeń, gdzie wtedy byłem. Albo nie, po prostu wiecie co tutaj polecę, zaraz przed chałupę. Zaraz przed chatę szwagra. Tu i będziemy sobie po kolei spawnować, tak więc najpierw sobie zacznijmy od Cryolopto, czyli to będzie jakiś dinozaur. A, 10 HP, nie jest wcale już taki mocny. I chamie nawet nie atakuje. Nic z niego nie wydropiło. No jest słabo, myślałem, że coś ciekawszego to będzie. Okej, okay, jest Wither Skeleton. Mam nadzieję, że to nie jest ten boss. Ten czarny. Tak więc wyjdę tutaj kawałek, żeby mi tu niczego nie zniszczył. I co to jest? A, to jest ten czarny. Okej, okay. Znaczy... O Boże, to nie jest ten taki boss, tylko ten zwykły, co tam lata sobie po neterze. I czekajcie, teraz najciekawsze. Spawn what the fuck. Ze znakiem zapytania. Podejdziemy sobie tutaj. Wejdę do nich do wioski. I zespawnuję to coś tutaj. Kiedyś czytałem komentarze, że lepiej tego nie spawnował. Więc sporo mogło się dziać. Uwaga! I się chowam. Co to jest? Ej! Co kuźwa jest? Fuj! Huh! To są te białe te! Ten, no ze skarbówki oni są. Oni mnie wszędzie znajdą. Fuj, widzicie jak to wygląda? What the fuck, co to jest? Fuj, to jest jak pająk mamacki. A to jest obrzydliwe, ja tego nie chcę. Fuj, kuźwa, brzydzę się tego gówna. Odejdź ode mnie, no nie dotykaj mnie nawet. To szczeka? Won, zabiję cię gnoju, psy mi pozabiję. Wow, o ile żelazo, więcej. Co oni w ogóle tutaj robią? Fuck! Wy to widzicie co się dzieje? Ile ich jest? Ej! Ile z tego w ogóle diaksów leci? Fuck! Jeszcze tego coś jest tutaj? Mam nadzieję, że nie, oni się tutaj gdzieś po drzewach chowają. Dobra, podniosę sobie to co tutaj wypadło. Podniosę sobie do domu. Fuck, myślałem, że to what the fuck będzie trochę ciekawsze, a tu się okazuje, że to jest jakieś obrzydliwe. Fuj, po prostu, aż się brzydzie, no. Kolejny. No chodź tutaj, chodź. Siekierki dostaniesz w czoło. O, dobra, już tego nie będę podnosił, starczy mi. Nie chcę tego. W ogóle... Fuck, nie dość, że coś mi tu podrzuciło, widzicie ile tego tam jest? Zobaczcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
fuck, tam jest jakiś urząd. Nie. Fuck, on jest jakiś silny, skoksowany. Ej, won, ja chcę do domu. Odejdź ode mnie. Cholero ty, zmoro nieczysta. Nie chcę już z nimi walczyć, już mam ich dość. Kiedyś tam musimy się wybrać, bo jestem ciekaw, co tam się znajduje. To wygląda mi faktycznie na jakiś urząd skarbowy, bo... No to musi być urząd skarbowy. Tak więc mamy małe plany co do następnego odcinka, gdzie pójdziemy, co zwiedzimy. Muszę się przygotować na to, żeby mieć bardzo dużo plecaków, żeby sobie naładować tego, co z nich dropi. I a propos, w ogóle muszę plecak zrobić, bo póki co to ja w ogóle nie mam. Okej, zjadłem sobie tego refila, jest spoko. Pójdę do domu, odłożę sobie wszystkie rzeczy. Albo zanim pójdę do domu, to się z wami pożegnam. Odcinek jest trochę krótszy niż zwykle. W sumie dużo się działo, bo zespawnowaliśmy sobie to ogromne drzewo. Zespawnowaliśmy sobie jajko, what the fuck i co to było, nie mam pojęcia. I mam nadzieję, że wam wszystkim odcinek przypadł do gustu. Jeżeli tak, no to koniecznie zostawcie okejkę. Napiszcie komentarz, co myślicie o tej modyfikacji, gdzie mamy... Co? Nieważne, popieprzyło mi się z przeglądem. Ziomeczki, napiszcie mi w komentarzu, gdzie mam iść w następnym odcinku. Powiem wam, że mam modyfikacje takie jak Twilight Forest, mam te z koszmarami i tak dalej. Więc możecie pisać w komentarzu, czy gdzieś tam mam się wybrać. Tak więc zostaw koniecznie okejkę, zasubskrybuj mój kanał, jeśli tego nie robisz. Wbijaj na fanpage'a i mam nadzieję, że wszyscy zobaczymy się w kolejnym materiale. Tak więc siemanko, cześć, pa pa i macie wszyscy pozdrowienia od szwagra. I lost my last soul, but now I got a new one. Same old song, but now it's got a new drum. A better man, and better yet, I got a better plan to stack up on this cheddar, hopefully watch the shed expand. But who knows how far we gon' make it with the pen, pad, and a mic.